Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Just Freestyle. Dzisiaj porozmawiamy sobie o konkurencjach, jakie są na turniejach freestyle football, a konkretniej głównie o tych, w jakich możemy spróbować swoich sił na Mistrzostwach Świata w Pradze. Tak więc zaczynamy. Konkurencja, która króluje od zawsze i tak już pozostanie. Battle. Jak sama nazwa wskazuje, to pojedynki między graczami. Na początku są eliminacje w czteroosobowych grupach, gdzie każdy zawodnik ma 3 wejścia po 30 sekund, w których musi pokazać swoje najlepsze skillsy, najlepiej w trzech różnych stylach: upper, sit down i air. Ocenia się tu trudność trików, kreatywność, powtarzalność, kontrolę oraz styl. Osoby, które przejdą eliminację, w końcowych fazach rozgrywają 3-minutowy pojedynek, jeden na jednego. I tak aż do samego finału. Mamy również Female Battle, kategorię, gdzie walczy płeć piękna. Rookie, dla młodych graczy, oraz Intermediate, gdzie walczą osoby, które podczas eliminacji zajęły trzecie miejsce i mają okazję dalej się pobattlować. Routine. Rutyna to nic innego jak pokaz pod specjalnie przygotowaną przez siebie muzykę. Jest to chyba najbardziej widowiskowa konkurencja, gdzie oceniane są takie kryteria jak interakcja z widownią, wykonywanie trików pod muzykę, trudność ich i oczywiście jak najmniejsza liczba dropów, a najlepiej ich brak. Dla większości zawodów wystarczy jeden występ, jednak na Super Bowl musimy przygotować dwa. Najpierw występ kwalifikacyjny, a później finałowy. Double routine! Dokładnie to samo jak w normalnej rutynie, jednak tutaj występujemy nie indywidualnie, a we dwójkę. Ta konkurencja z pewnością jest bardziej ryzykowna, gdyż obaj zawodnicy muszą zagrać na 100%, bezbłędnie i jak najbardziej synchronicznie. Show flow. Co tu dużo mówić? 30-sekundowe wejście, w którym trzeba pokazać jak największą dynamikę, ilość i trudność wykonywanych trików, a to wszystko bez ani jednego dropa. Mamy kilka prób na to, aby powalczyć o podium. O, zamiatał! Iron Man. Najbardziej wytrzymałościowa konkurencja we freestylu. Polega na tym, aby zrobić jak najdłuższe combo w stylu Lauer. Warunek jest taki, że nie możemy używać crossovera i możemy zrobić maksymalnie 5 takich samych trików z rzędu. W Ironmanie niezwykle ważna jest kondycja. Wygrywa ten, kto uzyska najdłuższy czas. Panna. Konkurencja street soccerowa. Mamy niewielkie okrągłe boisko, a w środku dwie malutkie brameczki. Co musimy zrobić? Wygrać na bramki z przeciwnikiem albo dać mu pannę, czyli założyć popularne sito między nogami. Pojedynek trwa 3 minuty. Wtedy wygrywa osoba z większą ilością bramek albo do czasu, gdy ktoś nie dostanie panny, bo wtedy jest już knockout. Aby prawidłowo zdobyć bramkę, musimy strzelić z połowy przeciwnika. Jest to konkurencja najbardziej zbliżona do piłki nożnej, w której liczy się spryt oraz wykorzystywanie sytuacji. Jak pan to skomentuje? Było fajnie. Seek Free. Chora trójka jest konkurencją dla prawdziwych lowerowców. Musimy zrobić połączenie trzech jak najtrudniejszych trików po sobie. Na pierwsze combo mamy 4 próby, a na drugie 3. Każdy trik musi zostać zrobiony tak, aby wszystkie przełożenia były czyste. W Siku nie ma znaczenia, ile komp zrobimy, bo i tak liczy się tylko jedno najmocniejsze. Na Mistrzostwach Świata w Pradze należy również pamiętać, aby próbować swoich sił tylko piłką w rozmiarze 5. Nie możemy użyć piłki w mniejszym rozmiarze, tak samo jak w kolejnej konkurencji w tym filmie, a jest nią Challenge. Piekielnie trudna konkurencja lowerowa, której robiąc kolejne triki bądź komba podane w tabelce, spinamy się coraz wyżej level po levelu. Ilość prób wraz z rosnącymi poziomami się zwiększa. Do poziomu 10 włącznie musimy wykonać tylko jedną kolumnę. Od tego roku jest ich aż 4.
Natomiast od 11 do 16 poziomu zaczyna się robić bardzo interesująco, bo musimy wykonać już dwie kolumny. Zrobił to! Tak jest! Beast Best Trick. Nowa konkurencja, która póki co miała miejsce tylko w Polsce. Chyba, że się mylę, to mnie poprawcie. 30 sekund. Tyle mamy czasu na zrobienie jednego, jak najtrudniejszego triku. I ostatnią konkurencją jest Best Combo, które zadebiutowało na Mistrzostwach Polski w Kępicach. Zawodnik ma tylko 4 próby, aby machnąć jak najlepsze combo. Jako ciekawostkę dodam, że Best Combo wygrał członek naszej ekipy Maciek Leja. Gratulacje, Lejson. Tak więc, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Just Freestyle. Mam nadzieję, że pomogliśmy Wam zrozumieć, o co chodzi w każdej konkurencji i że będziecie w nich próbować swoich sił jak najszybciej to tylko możliwe. Pamiętajcie, aby być z nami na bieżąco i zasubskrybować nasz kanał, a także dołączyć do naszej freestyle'owej grupy na Facebooku #JTE. O ile oczywiście jeszcze Was tam nie ma. A więc ja dzisiaj się z Wami żegnam. Pamiętajcie, wszystko to tylko trening. Eldo.